Za 15 soli kolektivo dojechałem do Olei Taitambo, przepiękne małe miasteczko. A tam już widzimy stare inkaskie ruiny, świątynia słońca i taka przepiękna panorama naokoło. Tutaj właśnie byłem rok temu na takiej krótkiej wycieczce i w tym roku chcę być troszkę dłużej i wejść także na górkę ze świętą bramą Inti Punku. Ale póki co muszę znaleźć mój hostel. Gdzie on jest? Klimaty. I jest mój hostel Los Apus. A naokoło góry. Także zaczynajmy. $142 za pokój, ale to nieważne, ponieważ tutaj już ostatnia wielka, niedokończona świątynia inkaska. I naokoło góry ruiny to małe, niesamowite miasteczko. Tutaj kolejna wielka góra i kolejne ruiny. Święta Dolina Inków, Sacred Valley. Święte miejsce dla kultury inkaskiej. Świątynia Słońca i potężne góry na horyzoncie. Gdzieś tam jest właśnie Inti Punku, czyli Brama Słońca. Widok z tarasu poraża, a to mój skromny pokoik. Miasto powstało w XV wieku i stanowiło ważny ośrodek polityczny, religijny i administracyjny. Jak widzicie, miasto jest oblegane turystycznie. Właśnie przyjechały kolejne busy z wycieczkami. Też właśnie takim tutaj byłem rok temu. A znalazłem troszkę cienia. Oczywiście stragany i zaraz wejdę na świątynię. Nie wiem, ile kosztuje wstęp, ale chyba niewiele. I kolejny bus. Czyli niestety wybrałem złą godzinę, złą porę. Mogę pójść wcześniej albo troszkę później. Bo teraz będzie straszny tłum. Jest tutaj wejście. I wszystko jest pod słońce teraz, cały czas. Trochę cienia, a bilet kosztował mnie 70 soli, ponieważ obejmuje wejście na jeszcze 3 inne miejsca, ale ja niestety ich już nie zaliczę w tym roku, bo nie mam tyle czasu. A szkoda, bo w sumie chciałem także pojechać do Pisak, do Moraj jeszcze raz, ale niestety nie da rady. Tymczasem tutaj Olei Taitambo. U góry Świątynia Słońca. Spójrzcie, jak on wieje. Jaki tam jest kurz na górze. A to są słynne tarasy uprawne. Jest zakaz używania dronów. I przy takim wietrze to wcale się nie dziwię. No i weszli mi w kadr znowu. Ale trudno, taka rzeczywistość. Tarasy uprawne, system fortyfikacji, umocnień, świątyń, budynków mieszkalnych i oczywiście na dole miasteczko. A tam po drodze nam mignęła Świątynia Słońca. Ale wieje, kurczę. To jest właśnie takie małe przekleństwo tych wszystkich wycieczek, ponieważ niezależnie od miejsca, typu góry tęczowe, laguny, ruiny, to wszystkie wycieczki zawsze przyjeżdżają na tą samą godzinę. Wszystkie busy o tej samej porze. To co, poczekam aż przejdą wszyscy z godzinę. Nie ma szans, ale już słyszę gwizdki strażników, które poganiają tutaj wszystkie turystów, żeby się spieszyli, bo ja chcę nakręcić ładne wideo. Bez nich. Jest i brama do Świątyni Słońca. Ktoś tam teraz pozuje. Zabudowa typowa dla Inków, ale to już dalej tak po prostu luźno pokładane kamienie, ponieważ ta budowla nigdy nie została ukończona z tego względu, że Hiszpanie podbyli całe imperium inkaskie. Kamień przy kamieniu, bez żadnej zaprawy, bez żadnej szczeliny. Tak samo jak na Machu Picchu. No nie ma litości ze strony turystów.
O, teraz troszkę lepiej widać. Słynna inkańska zabudowa. Kamień przy kamieniu. Brama słoneczna. A takiego tłoku to nawet nie było na Machu Picchu. To jest jakiś obłęd. Szaleństwo, co tutaj się dzieje. Tyle ludzi. Gdyby Inkowie o tym wiedzieli, to by to wszystko sami zburzyli. Za tę profanację. Świetne okna. Święta brama. Dobra, trzeba wbijać dalej, bo to nie ma szans. Nie ma szans. Jest gorzej niż na tym roku. Gorzej niż na Machu Picchu. Ale tak mi się super podoba. I z tego co widzę, to chyba tamta ścieżka jest zamknięta, bo tam nikogo nie ma. A rok temu tamtędy szliśmy. Tutaj zaś część przed Inkaska, czyli stare ruiny, które tutaj były jeszcze przed przybyciem Inków do Świętej Doliny. Tarasy uprawne, które są także na tamtym zboczu. A gdzieś tam wysoko Inti Punku, czyli Sun Gate, Brama Słońca. Są plany na jutro. Są plany na jutro, ale czy mi się uda? Bo to jest podobno jakieś tam 9 godzin w obie strony, także zobaczymy. A nos mam spalony, bo jest cały czerwony już, nie? Kurde, o, idą ludzie. A teraz śmiertelna wichura w świątyni słońca. Zaraz nas tutaj wszystkich chyba zdmuchnie. Ale cóż, trzeba się trzymać. Trzymać się ramy, to się nie damy. Na tamtej górze są zaś dwie niesamowite formy skalne, które przypominają twarz. Twarze w sumie. Tutaj jest jedna. Tam jest druga. I właśnie w trakcie przesilenia letniego za tej skały wschodziło słońce. Dlatego Inkowie uznali to za element boski. Tutaj już wielkie bloki, będące pozostałością świątyni słońca. Zadyma. Pozostałości świątyni słońca, które zostały zniszczone przez Hiszpanów. Aj! Na tej ścianie były wykute trzy symbole. Pumy, kondora i węża. Właśnie w tych miejscach. Ale Hiszpanie je zniszczyli. Właśnie, ten pan to tłumaczy teraz. Ale po hiszpańsku. I kolejne tarasy uprawne u podnóża tej wielkiej góry. Gór w sumie. Ruiny i wiatr. Chwila spokoju od wiatru, ale to tylko chwila. Bo zaraz się znowu zacznie. Cisza. Spokój.
I okazuje się, że jednak zamknęli tam tą ścieżkę na zboczu. Ta, która jest tutaj z tyłu. Nie tutaj, tylko właśnie tam. Jest belka. Nie ma przejścia. A szkoda. A przepraszam, to była tamta ścieżka poniżej, ale z tego co widzę, to ona jest także zamknięta, więc cóż, pech. Ale wieje. No abierto, zamknięte jest. A na dole są i lamy. Póki co tutaj dwie. O, cześć. Ta część tutaj, tarasy, jakieś tam kolejne budowle, jest niestety niedostępna do zwiedzania, ale możemy ją obejrzeć z daleka. I tutaj przepiękna panorama na góry i ruiny Olajtajtambo. I tak naprawdę, to dopiero z tego miejsca widać, że cała góra jest obudowana ze wszystkich stron. Tarasy prawne, fortyfikacje, świątynie i domy mieszkalne. To jest potężny kompleks i moim zdaniem jest naprawdę bardzo porównywalny do Machu Picchu. Może nie jest tak pięknie położony, ale no, ale jest on najlepiej zachowany ze wszystkich ruin inkaskich. To taki labirynt w takich starych zabudowaniach. Ogólnie obok są jakieś pola nawadniane specjalnym systemem z płynącej obok rzeki. Moim zdaniem bardzo ciekawe miejsce właśnie z punktu historycznego. Tam są kolejne tarasy. I specjalne kanały dla wody spływające z góry. Tutaj właśnie widać, skąd czesali te kamienie kwadratowe. W jaki sposób? Do tej pory nie wiadomo. Tędy płynie woda i nawadnia pola. Ostatnia ważna rzecz, czyli świątynia wody. I tutaj w trakcie przesilenia zimowego można było obserwować wschodzące słońce. Świątynia wody, ale teraz możemy poczuć jedynie wiatr. Moim zdaniem to brakuje tutaj tylko świątyni Boga Wiatru, ponieważ wieje, kurczę, okrutnie. To jest najczęściej powtarzane zdanie na tych filmach z Peru. Wieje, no bo wieje po prostu, no ale jest ciepło za to. Może nie dzisiaj, ale ogólnie to jest. A teraz pamiątki, ale w cieniu zrobiło się tak zimno, że kurczę, aż to lepiej. Trzeba się ubrać. Same pamiątki wszędzie. Strefa turystyczna. No, gracias. Jeszcze nie ma miejsca w plecaku na cokolwiek. Sinka. Tu
tuk-tuki i jedzenie. Odpalił? Dobra, będzie jechał. Teraz do słońca. Do słońca. Oby było ciepło, to ja. Bo tam w cieniu to kurczę, zimno się zrobiło. I parę scen z miasta w promieniach zachodzącego słońca o godzinie 16. Nie no, słońce jest wysoko jeszcze, ale za górami się zaraz się skowa i będzie zimno. Trochę ciemno już jest, ale przejdę się uliczkami i pozwiedzamy razem miasto. Tutaj mi się wydaje, że wszystkie uliczki są takie same póki co. Tutaj się nic nie dzieje, ale czuję ten zapach kadzidła od olejków do masażu, także wiedziałem, że jest dostępny. Więc cóż, może jakiś masaż dzisiaj jeszcze będzie. I już właśnie przed chwilką miałem oferowane masakę, czyli masaż. Masaż senior, masakę, masakę. Muzeum, ale mniejsza z tym. Tutaj mamy system udrażniania wody spływającej z gór. Całkiem ciekawie. $60 za godzinę masażu. Ja to chyba zbankrutuję. Teraz pora coś zjeść. Godzina 20 i pozostaje tylko pić piwo w knajpie. Taka rzeczywistość. Ciemno, głucho wszędzie i tylko wszystkie restauracje otwarte. Także cóż, do jutra, bo jutro będzie trekking na Inti Punku, mam nadzieję. Także do zobaczenia.